Telefon komórkowy to urządzenie, z którym bardzo trudno się rozstać. Widać to również na drogach. Nie brakuje kierowców korzystających ze smartfona podczas jazdy. Zapominają oni, że wiąże się z tym bardzo duże ryzyko. Nie tylko mandatu, ale również groźnej kolizji lub wypadku. Jeżeli chodzi o telefony komórkowe, przepis artykułu 45 mówi o tym, że zabrania się kierującemu pojazdem korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Jeżeli będzie taka sytuacja, no to policjant bardzo szybko i zdecydowanie zareaguje. Sankcja jest związana z mandatem karnym w wysokości 200 zł i jest przypisywanych aż 5 punktów karnych. Dużo punktów, bo też i zagrożenie stwarzane przez osoby korzystające z telefonów jest coraz większe. Można powiedzieć, że kierowcy już nie tylko rozmawiają przez telefony, ale często piszą SMS-y, przeglądają strony internetowe, no czyli krótko mówiąc zdecydowanie odwracają uwagę od tego, co się dzieje na drodze. Przypomnę, że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Naukowcy mówili o tym, że samą rozmowę przez telefon komórkowy można porównać nawet do takiego stanu, jakbyśmy mieli pół promila alkoholu w organizmie, bo my po prostu odwracamy swoje myślenie od analizy sytuacji drogowej, a skupiamy się na treściach przekazywanych i odbieranych przez telefon. Pamiętajmy też, bo warto chyba powiedzieć, że przepis mówi o kierujących, a więc tu nie jest mowa o tym, że kierujemy samochodem osobowym, ciężarowym, autobusem, busem, ale również to dotyczy rowerzystów, a patrząc na to, co się dzieje na naszych drogach, to coraz częściej też możemy zauważyć rowerzystów, którzy piszą SMS-y jeżdżąc na rowerze. Rozmowa przez telefon to nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa, ale również utrudnienie płynności ruchu i często te opóźnienia ruszania spod zielonego światła no jest właśnie związane z tym, że ktoś albo odpisuje na wiadomość, albo rozmawia przez telefon komórkowy, a więc przypominam jeszcze raz, to nie tylko niebezpieczne, stwarza zagrożenie, ale też i utrudnienie w ruchu, a jednocześnie jest to wykroczenie, za które możemy być ukarani.